nie miałaś problemu z tym, że Kajetan powiedział szczerze, że te włosy nie są naturalne, no bo jednak wiele gwiazd próbuje ukrywać to. Za wszelką cenę starają się w mediach przedstawiać jako osoby w 100% naturalne i jednocześnie bardzo piękne. Jak to jest u Ciebie? Wiesz co, ja nie lubię hipokryzji, naprawdę tego nie lubię. Nie lubię braku szczerości i nie będę udawała, że nagle wróciłam z operacji, włosy mi rosły 10 cm, bo uważam po pierwsze, że to jest niefajne, a po drugie uważam, że to jest nie fair wobec innych kobiet też, wiesz, bo jeżeli Kajetan oczywiście mnie pytał, czy może powiedzieć, ja mówię, oczywiście Kajetan, śmiało, bo to jest nie fair, no. Masz taką, a nie inną możliwość korzystania z dobrodziejstw przemysłu urodowego, no to nie udawajmy, że to właśnie taka się urodziłam i dopiero wstałam z łóżka. Tego nie lubię i ja nigdy przesadnie nie ukrywałam też tego, że przeszłam przemianę, jakim sposobem ją przeszłam, bo uważam, że nie ma nic gorszego niż, wiesz, udawanie kogoś, kim się nie jest. Rozumiem. Masz rację, absolutnie. A powiedz mi, bo bardzo dużo pracy i coraz więcej zapowiada się, natomiast wy w Iron Maidanie mówiliście o tym, że jak tylko wrócicie, to będziecie się starać o córeczkę. No i właśnie. Jest to córeczka, czy nie córeczkę. Chodzi o to, że faktycznie marzymy o powiększeniu naszej rodziny i działamy.